pani powie, czy w tamtym tym sklepie to pieczyło jest... 58,90. Co to, skoczek trzyma? Tak, no koszyczka to co pasuje się bierze. Piękna sprawa z tym targiem. Wreszcie porządek i kultura. No, witam Państwa. Dzisiaj jest 20 czerwiec 2009 rok. Jest to dzień, którym otwieramy nasze kupieckie centrum handlowe na targowisku miejskim Wołomin. Dzień, na który długo czekaliśmy, wielką determinacją podjęliśmy ten trud. No jak widać, udało się, proszę Państwa. Mamy to, co chcieliśmy. Mamy piękne centrum handlowe w Wołominie. Bardzo, bardzo mi się podoba. Ja tu blisko mieszkam i żona się cieszy, że będzie miała blisko przychodzić zakupy robić. Ja nie muszę chodzić po paczki, pomagać jej, tylko sama sobie daję rady i bez wózka nawet. No, to bardzo się podoba, to jest po prostu no, w Wołominie, nie w, w naszych na przykład no, najbliższych tutaj miastach nie ma takiego bazaru. Czcigodny księże, panie przewodniczący, panowie prezesi, szanowni państwo, mieszkańcy Wołomina i wy, kupcy, którym przyszło pracować. Dzisiaj 20 w sobotę, tak jest. Czerwca 2009 roku, obiekt stanowiący wspaniałe kupieckie przedsięwzięcie na targowisku miejskim możemy uznać za otwarty i wszystkich Państwa zaprosić do korzystania, do robienia zakupów i ponoszenia satysfakcji tutaj w tym miejscu. Dobrych warunków pracy i dobrych zakupów. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu burmistrzowi. Jeśli już trzeba, chciałbym przede wszystkim w imieniu radnych Rady Miejskiej własnym pogratulować i podziękować tym, którzy doprowadzili ten kawałek naszego Wołomina do tego stanu, który dzisiaj widzimy. Więc przede wszystkim chciałbym podziękować i pogratulować kupcom, całemu zarządowi i wszystkim, którzy byli zaangażowani w tę pracę. Panu burmistrzowi, który tak jak powiedział, przez wiele przeszedł tutaj problemów, ale wspólnie właśnie z kupcami i z nieodzownym do tej sprawy panem prezesem Ireneuszem Maślanym, który też był wielką duszą tego działania. Chciałbym również podziękować wykonawcom za to, że przejęli się, tak samo i panu projektantowi, panu Zbyszyńskiemu, za to, że tak przewidział ten obiekt, że teraz z przyjemnością na niego patrzymy. Wszystkim państwu, którzy zaangażowali tutaj swoje pieniądze i którzy jakoś poświęcili tutaj wiele swojego po prostu i czasu, i chęci, i zaangażowania. Wszystkim tym życzę, aby nie żałowali tego, że w ten tak zwany interes weszli i aby naprawdę mieli wielką satysfakcję z sprzedawania swych towarów w tym miejscu, a Państwu, nam, Wołominiakom życzę, abyśmy robili tutaj naprawdę udane zakupy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu, panie przewodniczący, panie prezesie, czcigodni księże. Szanowni Państwo, serdecznie gratuluję tego sukcesu panu burmistrzowi Jerzemu Mikulskiemu. On był pomysłodawcą, ojcem tego pomysłu. Później cały czas kontrolował, realizował, pomagał. Także główna zasługa i główne brawa proszę dla pana burmistrza Jerzego Mikulskiego. Szanowni Państwo, bez Rady Miejskiej i bez pana przewodniczącego Andrzeja Żelezika nie można byłoby tego zrealizować. Rada Miejska wyraziła zgodę, to co pan prezes podkreślał, na długoletnią dzierżawę, czyli możliwość zainwestowania przez kupców swoich dużych pieniążków. Także również serdeczne podziękowania. Pozostaje mi tylko życzyć, żeby kupcy bardzo szybko odzyskiwać mogli te swoje pieniążki, a państwu, klientom udanych zakupów. Serdecznie dziękuję.